No i bum, poszło. Witamy Was bardzo serdecznie w roku 2016, druga audycja. No tak, druga audycja. Roku. Pierwsza była pierwszego dnia, byliśmy pewnie nie tacy świeży jak ale teraz. Ale teraz jesteśmy w 100% przygotowani. Tak jest. W tle. Tak jest. I bardzo... wracamy już tak naprawdę do normalności, bo dzisiaj będzie bardzo normalny wspak, taki tradycyjny. A w tle leci niezwykle ciekawe nagranie. Tak, gorąca, bardzo mocnego i znanego zespołu. Gorąca świeżynka, gorąca premiera. Gorącego zespołu. Po raz pierwszy w Radiu Fraszka, tak mi się wydaje. Wracają po paru latach, dobrych latach nie nagrywania. Odpoczynku. Odpoczynku, dokładnie. Co prawda nie w takim składzie jak pierwotnie, bo brakuje jednego członka, ale i tak cały czas jest. Ale i tak cały czas są na rynku. Wysoki poziom. No mnie bardzo zaskoczyło to nagranie, które za chwilę poleci. A co to jest? Kaliber 44. No właśnie. We własnej osobie. No właśnie, nikt się nie spodziewał. Znaczy niektórzy przebąkiwali coś tam, że może się pojawi ponowna reaktywacja. Zresztą teraz jest taki sezon na reaktywację. Nie wiem, czy słyszałeś, Guns N' Roses też ma ochotę. Ale Axl Rose raczej śmieje się z tych doniesień, nie mówi o tym na serio, raczej na, no nie jest to tak bardzo no przez niego oceniane. Nie jest to tak namacalne jak Kaliber 44. Ale jaki ten Kaliber 44 będzie? Czy będzie to kaliber bardziej psychodeliczny, czy to będzie kaliber bardziej umiarkowany? To jest no pytanie to zastanawiające. Nasi słuchacze sami sobie to ocenią. Gorąca dlatego premiera w Radiu Fraszka, nieodwracalne zmiany Kaliber 44 z najnowszej płyty, która już w 2016 roku. Zaczynamy jak zawsze z kalendarium. Przenosimy się do roku 1900. Tak, pierwsze kalendarium 2016 roku. Przenosimy się do roku 1935. W Tupelo, w stanie Mississippi, przychodzi na świat legenda. Każdy doskonale zna króla rocka i rock'n'rolla. Rock'n'rolla Elvisa Presleya. Niezwykłej postaci. Każdy doskonale zna jego kapitalne wykonania piosenek, takich swingowo-rock'n'rollowych. Bym to określił w takim stylu. Elvis Presley także był aktorem. Dość dobrym aktorem. Występował owszem w filmach muzycznych, ale filmy były niesamowite. Miał brata bliźniaka. Który niestety na świat przyszedł martwy. Ale wyobrażasz sobie, jakie to by było niesamowite i niezwykłe dwóch Elvisów Presleyów. No tak. To byłoby, niesamowite by to byłoby niesamowite. Zresztą do dzisiaj mówi się, że Elvis żyje. No właśnie, może dlatego. Sama legenda Elvisa do dziś jest żywa. No właśnie, no to my zagramy Elvisa Presleya oczywiście. Jailhouse Rock za chwilę na naszej antenie. Piosenka z 1957 roku. Czyli początki kariery Elvisa. Tak jest, no i jedno z najbardziej znanych jego nagrań. No tak, po Elvisie Presleyu przenosimy się teraz w równie fajne klimaty do 1939 roku. W Jacksonville na Florydzie urodził się Philip Lunchtime, amerykański piosenkarz występujący pod pseudonimem Scott McKenzie, autor hipisowskiego hymnu, który słychać w naszym tle. Oczywiście utworu San Francisco, Be Sure There Were Flowers In Your Hair. Nic się nie odzywałem, bo przy tym nagraniu wręcz zawsze odpływam. To jest najpiękniejsze nagranie, zawsze mi się kojarzy ze słonecznym klimatem, z pięknymi ulicami wysokimi San Francisco. Z mostami tymi San Francisco. Mosty swoją drogą, ale te ulice takie wysokie w dół zjeżdża się. To jest ewidentnie kojarzone z San Francisco. No właśnie, no to teraz rozmarzymy się i przeniesiemy się do San Francisco razem z panem Scottem McKenzie. Proszę bardzo. No właśnie, to już od razu wiadomo, o co chodzi chyba, jak słychać te pierwsze riffy. Najpiękniejszy rok, lata 70. No właśnie, w Wielkiej Brytanii urodził się niezastąpiony, fantastyczny gitarzysta grupy Led Zeppelin, Jimmy Page. O! Od 1968 do 1980 roku gitarzysta właśnie Zeppelinów grał również w Yardbirds i w latach 1983-87 kierował grupą The Firm. A w 93 roku wspólnie z Davidem Coverdalem nagrali album Covered Page. Zresztą też kiedyś się pojawiła z Robertem Plantem też wspólna. Tylko taka pytanie, płyta. Czemu Led Zeppelin nie ma? A mogliby stworzyć, reaktywować się z powrotem? No byli, była taka chwila jedna, kiedy wystąpili razem z synem zmarłego perkusisty Johna Bonhama.
właśnie syn zastąpił go za sterami perkusji. Bardzo fajnie to brzmiało. Grali w O2 Arenie w Londynie. Jakieś to było 10 lat, no niedługo będzie 10 lat gdzieś. No niesamowity koncert w każdym bądź razie. No nie wiem, no widocznie chyba stwierdzili, że koniec tej historii należy. Ale Led Zeppelin brzmi niesamowicie. No i tak. W nagraniu What a Little Love, Led Zeppelin! Tylko w Radiu Praszka. Zostajemy w Wielkiej Brytanii. Rok 1945 w Londynie na świat przychodzi Rod Stewart, brytyjski piosenkarz rockowy, a także popowy, dysponujący jednym z najpiękniejszych zachrypniętych głosów oprócz Toma Waitsa. Rod Stewart, niesamowity głos, niesamowite piosenki, pięknie śpiewa. Ma niesamowitą barwę i jest wielkim fanem klubu piłkarskiego Celtic Glasgow. Tak jest. Nawet ostatnio, powiem ci, w święta, te co były w telewizji, nie będę reklamował, albo zareklamuję, TVP Kultura, tak? Był koncert Roda Stewarta świąteczny. Tak, widziałem. No i właśnie przed rozpoczęciem koncertu był pokazany Rod, jak przyjeżdża tam, no... za kulisy w koszulce właśnie Celtic Glasgow. Właśnie. Rod charakteryzuje się tym, Stewart, że dobrze odnajduje się w piosenkach zarówno szybkich, efektownych i tych wolnych, spokojnych. Niezwykła ta barwa głosu i niezwykły charakter piosenek, których śpiewa, wskazuje na to, że Rod świetnie odnajduje się i w tym repertuarze, i w tym repertuarze. Dokładnie. Ale my puścimy ten repertuar szybszy, nagranie. Mieliśmy trochę zgrzytu tutaj. Ja chciałem Baby Jane, ale jednak nie. Kuba... Trochę żywsze, Kuba wygrał. To żywsze i efektowniejsze Do You Think I'm Sexy? No ciekawe, czy myślą, że jesteś sexy. Proszę bardzo. Let's spend the night together. To jeszcze raz Anglia, rok 1947, na świat w Brixton przychodzi David Robert Jones, bardziej znany jako David Bowie, jeden z najwybitniejszych piosenkarzy XXI wieku, ale też znany, znakomity angielski aktor. Przede wszystkim znany z kapitalnej roli wampira w filmie Zagadka Nieśmiertelności. Ty wszystko musisz sprowadzać do filmu. Ale David Bowie jest także aktorem i ciężko byłoby tutaj nie mówić o jego roli w aktorstwie. No tak, i miał takie jeszcze alter ego zwane Ziggy Stardust, dokładnie. No właśnie. Też grał efektowne piosenki, ale David Bowie to przede wszystkim znakomity piosenkarz, świetnie odnajdujący się w rytmach melancholijnych, jak i żywych, efektownych. My dla was gramy efektowny i żywy rytm Let's Dance. David Bowie, Let's Dance. No właśnie, no to tańczmy, Let's Dance. Tańczmy. If you say run, I'll run with you. No tak, pierwsze dźwięki, jak słychać, to od razu wiadomo, o co chodzi. Dokładnie, to Arie. Bo same, kurna, musiał mnie wyprzedzić. Musiał. Musiał. Chory byłby. Jestem chory, gdybym tego nie powiedział. No właśnie, musiał. Następnym razem go zakneblują. Nie dasz rady. Więc przenosimy się do 1960 roku. W stanie Georgia urodził się Michael Stipe, wokalista amerykańskiego zespołu R.E.M., który już nie istnieje niestety. Dlaczego? No bo się panowie rozwiązali jakieś parę lat dobrych temu i stwierdzili, że już nic razem nie zagrają. Może kiedyś coś. To powinni razem się z powrotem powiązać, bo R.E.M. grało kapitalne przeboje, jak ten słyszany w tle. No właśnie, więc teraz na naszej antenie Losing My Religion, R.E.M. No, to teraz przenosimy się do roku 1966. Też będzie bardzo tak rytmicznie i skocznie, bo w Bielsku Białej urodziła się pani Renata Przemyk, polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Swoją karierę rozpoczynała na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie w 1989 roku. Wow. Warto podkreślić, że to jest jeden z ciekawszych głosów, jakie ostatnio słyszalne są w polskiej piosence rozrywkowej. Dokładnie, no i te teksty oczywiście są takie bardziej literackie, nawet bym nazwał, od takich zwykłych tekstów piosenek. Taka troszkę starsza Mela Koteluk? No nie, trochę inaczej, jednak Mela to coś innego, ale gdzieś niedaleko, na pewno gdzieś niedaleko. No to teraz zagramy panią Renatę Przemyk, jeszcze raz 100 lat życzymy. Babę zesłał Bóg, proszę bardzo, na antenie Radia Fraszka, bo oczywiście babę zesłał Bóg. Trzeba chłopem być. Somebody once told me that...
Przenosimy się do roku 1967, Kalifornia, Santa Clara. I Kuba będzie Shrekiem. Ale bez tego nagrania Shreka by właściwie nie było. To jest jak nagra... to by nie było Shreka? No, ale nie Shreka był... by nie było bez Osiołka. Bez Osiołka i bez Steve'a Harwella, wokalisty zespołu Smash Mouth, nie byłoby. Nie, Shrek by nie był tym samym. To nagranie świadczyło o wielkości Shreka. To jest moja ocena tego. Każdy, jak słyszy to nagranie, kojarzy się mu tylko i wyłącznie bajka Shrek. I dlatego teraz dla was, drodzy słuchacze Radia Fraszka, zespół Smash Mouth w nagraniu All Star. Hey now, you're a rockstar. Get the show on, get paid. A teraz zrobi się u nas Książę Ciemności. Mrocznie. Ja mam niezwykły taki, powiedzmy, szacunek, bo lubię Marilyna Mansona bardzo, tą kapelę w ogóle, no i samego wokalistę też podziwiam za kapitalne jego podejście, dźwięki, no. Za jego podejście do życia tak naprawdę. Ale czy to prawda, że mu wyjęto żebra? Znaczy, on nigdy tego nie ujawnia i nigdy... On kiedyś coś takiego powiedział w wywiadzie z Wojciechem Jagielskim. Był taki program w Polsce, Wieczór z Wampirem, nie wiem, czy pamiętasz. No i w jednym z tych programów był gościem Marilyn Manson, ponieważ był na koncercie w Polsce, no a wtedy były oczywiście protesty i tak dalej, obrońcy krzyża itp. No i Wojciech Jagielski zapytał go, co on na temat tych wszystkich pogłosek, że on sobie wyciął żebra, w ogóle, że tam je koty na koncertach, w ogóle jakieś tam dziwne rzeczy. I on powiedział, że tak naprawdę to ja nie będę tego ani zaprzeczał, ani dementował. Ci, którzy byli na koncercie, to widzieli, co ja robię. A nie będę tego dementował chociażby dlatego, że to napędza skandal, a zarazem sprzedaż płyt. Moim zdaniem bardzo, ale to bardzo takie... Marketingowe i bardzo mądre posunięcie tak naprawdę, ale że też, na głupoty nie należy reagować. Ale Manson także świetnie pamiętany jest we współpracy z Kornem. No tak, to prawda. To jest najbardziej charakterystyczne. Urodził się dokładnie w Ohio Brian Huck Werner, amerykański artysta znany lepiej właśnie jako Marilyn Manson, lider zespołu o tej samej nazwie. Ale w Californication też wystąpił. No tak, też bardzo fajna rola. Mnie Marilyn Manson bardzo rozśmieszał, szczerze, w Californication. Śmieszne to było. No, on ma dystans do życia, no. Nie każdy musi być poprawny politycznie, prawda? Dokładnie. No. Dlatego Marilyn Manson w nagraniu No Reflection przed wami w Radiu Wrażka. Mamy rok 1971, przenosimy się do Polski. 100 lat, niech żyje nam. W województwie świętokrzyskim, w miejscowości Pionki, na świat przychodzi Andrzej Piaseczny. Człowiek... Wizytówka świętokrzyskiego, zawsze podkreślający to, że to jest jego miejsce urodzenia i to jest jego miejsce, w którym się wychował. I nigdy się nie wstydził naszego województwa i miasta Kielce. Panie Andrzeju, życzymy wszystkiego najlepszego od całej ekipy Radia Fraszka. 6 się w weekend chyba świąteczny. Nie, za nie miesiąc. Twórz, Kuba, nie twórz. Za miesiąc ma być w Kielcach. To też warto podkreślić. No właśnie, więc wszystkiego najlepszego. Przypominamy jeszcze, że pan Andrzej był kiedyś frontmanem zespołu Mafia. Mafia. Dokładnie. A teraz u nas na antenie Andrzej Piaseczny. Chodź przytul, przebacz. Jedna nic to czeka. Shake that thing, przenosimy się do 1973 roku. Na Jamajce urodził się wokalista i dancehallowy DJ Sean Paul. Znowu przenosimy się na klimaty karaibskie. To tak też jest. Warto podkreślić. Tak jest. Do palemek, zapachu różnych ziół. I pięknego słońca. Tak, i dreadów, i coś a la Bob Marley. I fajnych klimatów. Dokładnie. No to teraz Sean Paul przed wami. Get Busy w Radiu Fraszka. Kto jeszcze nie wstał z łóżka, proszę bardzo, do góry w tyłek. Podnosimy tyłek do góry. To był kolejny Świat na Wspak, tym razem drugi. Już normalny. Tak, ja się cieszę, że wróciliśmy do normalności z tego wariactwa świąteczno-noworocznego. Żyjemy w normalnych czasach, teraz już wszystko... No, czy takim normalnych, to bym polemizował, ale to by zeszło nam kolejną godzinę na antenie. Nie, a już tym... tutaj kolejni czekają, więc... Nie o tym mowa. O tym mowa, że w normalnych rytmach witamy was
2016 rok, świat na spak, znakomite rytmy. Mamy nadzieję, że dobrze prowadzący. Musimy się pożegnać i życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim i do usłyszenia za tydzień. Kłaniają się wam Kuba Maj i Radek Glazer.